You, I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you... Dzień dobry w Neapolu! Dzień dobry, Napoli! Dolecieliśmy cało i zdrowo! Czas na nasze wakacje! Załatwiliśmy już wszystkie najważniejsze sprawy, które chcieliśmy ogarnąć jeszcze zanim pojedziemy do willi na plażę. Podjechaliśmy też na cmentarz i teraz zatrzymaliśmy się na pizzę. Massimo już sobie zamówił pizzę fritte, a ja klasyczną marinara. Tak. Marinara. Zaraz wam pokażemy, ale muszę wam jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz. Otóż jest 35 stopni, a odczuwalne może ze 40. Ja po prostu cała się rozpływam i tylko marzę o tym, żeby wejść do domu, zmyć makijaż i wziąć zimny prysznic. O, to po prostu będzie cudo. Dojechaliśmy już do naszej willi nad morzem i to drzewko, które widzicie tutaj przede mną, to jest magnolia. Pokażę wam teraz, co mamy ciekawego w ogrodzie. Na początek pachnąca bazylia. Tutaj rosną bakłażany. Jeszcze zrobię tutaj takie zbliżenie. Zobaczcie na kwiaty magnolii. Są obłędne. Kolejne drzewko to figi. Już powiem wam, że zerwałam dwie. Zjadłam świeżutkie, słodziutkie, przepyszne. O, tutaj macie nawet takie już prawie dojrzałe figi. A tutaj w ogrodzie mamy cztery drzewka cytrynowe. I zobaczcie, ile cytryn dojrzewających. Myślę, że zapas na całe wakacje jest. Powiem wam, że te cytryny bardzo szybko dojrzewają i w dodatku spadają nam tutaj z drzewek, a jest ich, uwierzcie mi, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chwila, moment i będą świeżutkie i bardzo, bardzo słodkie. Buongiorno Italia! Dojechaliśmy właśnie na plażę. Będziemy teraz się relaksować i odpoczywać. Chociaż powiem wam, że wczoraj po kolacji padliśmy jak muchy. Na szczęście wyspani, wypoczęci, białaski uderzają na plażę. Pierwszy dzień na plaży i obowiązkowa ochrona. Nie może być inaczej. No i pierwsza kawa na plaży z dostawą do naszych tutaj leżaczków. Proszę bardzo, Massimo. Barman. Massimo Barman, tak, bardzo proszę. Barman. No proszę. Espresso. Dziękuję, dziękuję bardzo. Espresso na plaży? Espresso na plaży, tak. Nie wlałem się.
Świeżutki. Koko? Zimny kokosik. Koko zimne. Koko bello, koko frisco. Takie maleństwo. Takie, proszę, wygładniałe maleństwo. I mamuśka czarna. Hej! Hej! Dzisiaj postanowiliśmy wyjść troszeczkę wcześniej z plaży i jedziemy teraz do takiego małego miasteczka, które znajduje się tutaj niedaleko w okolicy, gdzie jest kilka bardzo fajnych sklepów. Postanowiliśmy zrobić sobie taką przerwę od słońca, chociaż pewnie po mnie tego nie widać. Max złapał już takie słońce, że wygląda jak gorąco, no naprawdę tak? Nie wiem kto przy gorąco, mnie. Dużo słońca. No gorąco, zobacz. Bardzo gorąco. No pokaż tutaj jest... się. O, no zobaczcie. Czarny. Tak, cappuccino. Jesteśmy ja biała jak mleko i Max efekt kawy. Także idealnie, słuchajcie, się dobraliśmy, ale ja nie przesadzam, smaruję się cały czas filtrami. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Temperatura ponad 30 stopni, ale tak naprawdę mocno ponad 30 stopni. Quanto? No ile jest dzisiaj? Oggi fa 34 gradi. 34 stopni dzisiaj, no. No właśnie, także jedziemy. It is the color of flowers in springtime. Red the color of blood through my veins. Blue is the color of when you were leaving. Tell me, let me know what you feel inside. 'Cause you don't know. Ale słuchajcie, mamy tak przepiękny zachód słońca w tej chwili, coś niesamowitego, a my wieczorową porą wybieramy się do naszych znajomych na jakiegoś aperola albo lody, nie? Gelato italiano. O, dobry wieczór. O, dobry wieczór, właśnie, dobry wieczór, wreszcie się odezwał. Buonasera, buonasera. Ale powiem wam, patrzę tak na to niebo, które jest przede mną, coś wspaniałego, coś przepięknego. Także kochani, zabieramy was ze sobą, oczywiście, i jedziemy na jakiegoś drineczka i odwiedzić znajomych. That the path you are choosing.